Dzisiaj jest tak zwana gala sportu, podsumowanie roku 2014. Dzisiaj wybraliśmy 10 najlepszych sportowców w gminie Puck, które reprezentują gminę na szczeblu gminy, powiatu, Polski, Europy i świata. Dzisiaj przedstawimy właśnie tych 10 sportowców, ich osiągnięcia. Podsumowanie dzisiaj jest także Ligi Sportowej Gminy Puck, w której wzięło w tym roku rekordowa ilość sołectw, 26 na 27, także tylko jedno sołectwo nie wzięło udziału. Uważam to za duży sukces. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wezmą wszystkie sołectwa udział w tej lidze. Tak wygląda sport w gminie w zeszłym roku. Dzisiejszy wieczór jest wieczorem szczególnym, świątecznym. Pragniemy uhonorować sportowców gminy Puck, ich wytrwałość, ich osiągnięcia, ich hart ducha i te szczególne przymioty osobowości, które wskazują na to, że są wyjątkowi, szczególni. A więc dzisiaj mamy święto sportu gminy Puck. Nazwaliśmy tą uroczystość szczególnie adekwatnie do tego, czego ona dotyczy, a mianowicie rozdzielenia nagród wójta gminy Puck. A więc temat bardzo czytelny, wyjątkowy, nagroda wójta gminy Puck dla najlepszych sportowców gminy Puck. Wszystkich tych, którzy wywodząc się z gminy Puck, działając w niej, promując ją, odnajdują się w tej ogromnej panoramie polskiego sportu, a życzyć należy także światowego sportu. Jest mi niezmiernie miło powitać w imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck pana wójta, gminy Puck, pana Tadeusza Puszkarczuka. Pana wicewójta, pana Jerzego Tkaczuka. Głęboki ukłon w kierunku pani przewodniczącej gminy, Rady Gminy Puck, pani Anny Pomieczyńskiej. Witam radnych gminy Puck, witam radnych powiatowych, witam sołtysów gminy Puck. Te zbiorcze oklaski niech ogarną wszystkich zaproszonych i tu i w kierunku głębokim. Chciałbym przedstawić to, co zawsze jest w tym wszystkim najważniejsze. Procedurę wyłonienia tych najlepszych, znakomitych osobowości sportowych gminy Puck. I dokonała to kapituła powołana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck na mocy regulaminu tejże nagrody, rozdział 5. Punkt pierwszy w osobach. Pan Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck, przewodniczący kapituły nagrody. Pan Jerzy Tkaczyk, zastępca wójta gminy Puck i przewodniczący Zrzeszenia Dolnych Zespołów Sportowych gminy Puck. Pan Waldemar Głowin, LKS, członek kapituły. Pan Wiesław Obercik, OKSiT, członek kapituły, pan Bruno Ceszkę, OKSiT, członek kapituły i Jan Paweł Dytra, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki, członek i koordynator. Myślę, że temat dla nas w tej chwili zaczyna już nabierać znaczenia. Nie odczytam w tej chwili wyłonionych sportowców, pozostawimy to sobie na czas późniejszy, by z głębokim przedstawieniem ich dokonań pan Bruno Ceszkę mógł zajawić nam tą charakterystykę i radość tego zwycięstwa. A teraz bardzo proszę pana wójta gminy Puck o zabranie głosu
jako przewodniczącego. Drodzy, dramaturgia rośnie, no pewnie za pół godziny dowiemy się, kto został wybrany w tej najlepszej dziesiątce. Utalentowanej młodzieży i sportowców, juniorów, seniorów w różnych kategoriach mamy bardzo wielu. Sport w gminie Puck ma swoje miejsce, ale też ma bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy przede wszystkim chcą się zajmować trenowaniem młodzieży, oddają swój czas, poświęcają go społecznie, ale też umiejętność wyłapania tego talentu, powinno się to, no odbywa to się już w szkole podstawowej, gimnazjum, ale później kontynuacja tych, szlifowania tych diamentów jest niesamowicie istotna. Mamy tutaj ludzi w LKS-ie, panią Terenię, która przejęła po panu Waldku tą pasję trenowania młodzieży z uzdolnieniami lekkoatletycznymi i widać te sukcesy i na arenie krajowej i europejskiej. Mamy świetnych ciężarowców, mamy świetnych piłkarzy i to w piłce nożnej, w siatkówce i wielu innych kategoriach. Mamy świetnych zawodników w żeglarstwie, co prawda tak blisko do Zatoki, ale aż tak dużo tych sukcesów nie mamy, ale też się z tego cieszymy, że są młodzi ludzie, którzy zajmują dobre miejsca w różnych regatach na arenie Europy. Chcąc osiągać wyniki, trzeba też mieć do tego bazę. Z tym to może u nas nie jest najlepiej. Jesteśmy cały czas w trakcie budowania tej podstawy do realizowania się sportowo. Jesteśmy dzisiaj w Połczynie, gdzie w ubiegłym roku oddaliśmy boisko wielofunkcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu. Też mogę powiedzieć, że w grudniu podpisałem umowę w Urzędzie Marszałkowskim na budowę boiska wielofunkcyjnego w Strzelnie. Lada dzień spłynął koncepcję dla sal gimnastycznych dla trzech szkół, o których to my już wiemy. Ale mamy nową salę gimnastyczną w Leśniewie, która spełnia pewne oczekiwania. Są inne obiekty i boiska, gdzie można, jeżeli się chce, ma się talent, ćwiczyć. Sporty siłowe, które też tutaj mamy byłego wicemistrza świata, obecnego mistrza Europy, dobrze? Aktualnego mistrza świata. Rozłośmy się przed tego. To są sporty, które wymagają również profesjonalnego sprzętu. Ci sportowcy ćwiczą w klubach, które posiadają te możliwości, ale w Połczynie też tutaj w remizie działa nieformalnie pod egidą LZS-u klub ciężarowców w Leśniewie. Także życzę wszystkim tym, którzy mają talent i żeby trafili na ludzi, którzy chcą ich poprowadzić. I oczywiście za tym jeszcze idą pieniądze. To jest też problem dzisiejszego sportu. Każdy, kto chce się rozwijać, musi trafić gdzieś, gdzie te pieniądze się znajdą. Musi trafić do dobrego klubu, który chciałby w to inwestować, utrzymywać. Wszystkim utalentowanym naszym młodym ludziom życzę, żeby trafili w końcu tam, gdzie te talenty będą mogły się rozwijać i będziecie mogli być dumni z tego, że posiedliście tą umiejętność. Teraz przejdziemy do kolejnej części dzisiejszego spotkania i głos oddaję gospodarzu. Myślę, że tak, bardzo aktywnie uczestniczę w życiu sportowym. W gminie odbywa się, uważam, że dużo imprez sportowych, w których mogą wziąć udział, rozpoczynając od tenisa stołowego już w listopadzie, styczeń, luty, marzec, top 10, top 12 mężczyzn, kobiet.
szachy, warcaby, unihokej, są zawody lekkoatletyczne dla młodzieży, dla dzieci, są zawody lekkoatletyczne weteranów, także naprawdę ogrom imprez, w których mogą wziąć udział i naprawdę w niektórych imprezach bierze udział nawet kilkadziesiąt, kilkaset, że tak powiem, osób, jeżeli chodzi na przykład o ligę kręgli, to jest nawet sto kilka osób, które bierze udział w tej dyscyplinie. Będę miał przyjemność zaprezentowania Państwu 10 najlepszych sportowców GIMBUS za rok 2014. Za chwilę poznamy imiona i nazwiska tychże zawodników, a przede wszystkim ich osiągnięcia, które są niewątpliwie dumą i chlubą naszej gminy, aczkolwiek również zapewne przyczyniają się do promocji naszej gminy na szerszej arenie. Będę mówił o osiągnięciach i będę Państwu prezentował. Natomiast bezpośrednio po wyczytaniu bardzo bym prosił zawodnika o podejście tutaj, ażeby pobrał nagrody. O wręczenie nagród bym poprosił pana wójta, pana zastępcę wójta, jak i dyrektora Ośrodka Kultury Słowiej Polski Gniewuskiej. Kochani Państwo, zapewne prawdopodobnie za chwilę tutaj pojawi się zawodniczka bardzo utalentowana, która zdobyła wielkie osiągnięcia na skalę światową. Najpierw była mistrzynią Polski i również była najlepszą reprezentantką Polski w żywiu, jak i najlepszą reprezentantką Polski na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata, w żeglarstwie, w klasie laser, radial. I tutaj teraz bardzo proszę Paulina Czubakowska z Mapoła. Szanowni Państwo, teraz tutaj na arenie pojawi się zawodnik uprawiający lekko atletykę, a tak na dobrą sprawę bardzo siłową, niesamowitą siłą, również znakomitą techniką. Przyczynił się do tego, że pchnął kulę ważącą 7,5 kg na odległość 17 metrów i 76 centymetrów. Dyskiem dwukilogramowym rzucił na odległość 52 metry i 78 centymetrów. Zawodnik ten zakwalifikował się do finału Mistrzostw Polski Seniorów. To znaczy, że jest w ścisłej czołówce Polski. Marcin Darga Starzyno. Bardzo proszę. Pan Waldek przed chwilą mi tutaj podpowiedział, że tydzień temu na zawodach halowych w Toruniu miał jeszcze lepszy rezultat 17,87. Także wielkie brawa. Szanowni Państwo, ten zawodnik, który pojawi się teraz przed nami, to w każdym razie dyscyplina ta jeszcze nie była reprezentowana w tych 1000 najlepszych. Jest to taka bardziej nowocześniejsza dyscyplina, konkretnie karate i MMA. Zawodnik ten zdobył czarny pas w karate. Startował na Mistrzostwach Polski amatorów MMA. Zdobył Mistrzostwo Polski. Również zakwalifikował się do gali MMA Time of Masters w Sopocie, jak również był reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata Las Vegas. Kacper Formela. Proszę bardzo. Tak daleko naszą.
Kochani Państwo, ten zawodnik, który pojawi się tutaj, mam nadzieję, że jest obecny, już w grudniu miesiąca, aczkolwiek zawodnik bardzo młody, aczkolwiek bardzo silny. Jest to zawodnik, który uprawia sporty siłowe w kategorii 74 kg do lat 18 i w tejże kategorii, proszę Państwa, zdobył Mistrzostwo Polski w wyciskaniu leżąc winkiem 157,5 kg, żeby tego było mało. Później na Mistrzostwach Świata Sub Juniorów w Danii uzyskał jeszcze lepszy wynik 165 kg, co mu dało brązowy medal. Szymon Głowien-Kadniżewo, prosimy bardzo. Wielkie brawa dla Szymona. A teraz też, Szanowni Państwo, zaprezentuje nam się chyba najwszechstronniejszy sportowiec naszej gminy. Sportowiec grający szereg dyscyplin, między innymi piłkę nożną, piłkę siatkową, lekkoatletykę, w tym dziesięciobój lekkoatletyczny, badminton, kregle, tenis ziemny, szachy. Ale największe sukcesy, co Państwo tutaj zdążyli zauważyć, osiągnął na Mistrzostwach Polskich Strażaków Ochotników w Timber Sports. Tam zdobył brązowy medal, ale jego koronną konkurencją jest Springboard, gdzie ma rekord polski. I proszę Państwa, właśnie jest to taka bardzo widowiska konkurencja, która bardzo często pojawia się na festynach. Oczywiście w wykonaniu Jacka Gerwata z Połczyna. Proszę bardzo. Bardzo bym poprosił również o wręczenie jako Panie Przewodniczący. Później jeszcze mamy kilku zawodników, bardzo proszę. Kochani Państwo, tutaj Pan Wójt już powiedział, że gmina Puck słynie ze sportów siłowych, to jest prawda. Za chwilę pojawi się najsilniejszy człowiek, który dźwignął najwięcej kilogramów na naszym terenie. Zawodnik, który startuje w kategorii prawie sportu siłowe, startuje w kategorii 105 kg. Właśnie w tej kategorii jest najlepszy w Polsce. W trójboju siłowym uzyskał wynik 933 kg. I proszę Państwa, na to między innymi zgłosił się rekord polski w wyciskaniu leżąc 257,5 kg. Martwy ciąg. To jest takie podniesienie, że z pomostu trzeba na wyprostowaną serwetkę wyrwać ciężar. Tu uzyskał 340 kg, natomiast na grzbiecie z ciężarem przysiadł 350,5 kg. No i proszę Państwa, jego sukcesy to Mistrzostwo Świata w martwym ciągu, gdzie wtedy uzyskał 322 kg, a także zdobył bronz, srebrny medal na Mistrzostwach Europy w trójboju siłowym wynikiem 915,5 kg. Bardzo proszę, teraz dużo mówiłem i nazwisko zapomniałem. Jan Joskowski. No i jeszcze raz brawa dla gości.
To grona 10 najlepszych sportowców naszych gminy w tym roku, znaczy za zeszły rok, uplasowała się najmłodsza laureatka, która jednocześnie uprawia dwie dyscypliny sportowe i siatkówkę, i lekkoatletykę. Jeżeli chodzi o siatkówkę, to znajduje się obecnie w kadrze młodziczek, w kadrze województwa pomorskiego, jak również zdobyła czwarte miejsce właśnie na mistrzostwach województwa pomorskiego w mini siatkówce. A jeżeli chodzi o lekkoatletykę, to jest najlepszą biegaczką na dystansie 300 metrów w szkołach podstawowych powiatu łódzkiego, a także jest najlepszą zawodniczką również biegaczką przebojowych, zarówno indywidualnie, jak i w sztafecie. Anna Gort z Wrocławia. Najszybszy człowiek powiatu łódzkiego, zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów w Halni w spadle, biegł na 60 metrów czasem 6 sekund i 89 setnych. Natomiast na Mistrzostwa Polski Juniorów w Toruniu biegł na 100 metrów, zajął miejsce czwarte, wynikiem 10 sekund i 96 setnych. Zakwalifikował się do reprezentacyjnej sztafety Polski, która startowała na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Mudlach z Dolatowa. Prosimy bardzo. Naszym laureatem jest kapitan zespołu piłkarskiego, zespołu Kaszuby z Bąkowa. Zespół ten zakwalifikował się do A-klasy obecnie w rozgrywkach, zajmuje piątą rogatę, ale przede wszystkim, jak podkreślają sobie działacze, zawodnik ten jest wzorcem pracowitości, doświadczenia i po prostu wzorcem dla młodszego pokolenia. Krzysztof Skwiercz, Bąkowo, proszę bardzo. Laureata. Zaprezentujemy teraz niewątpliwie najlepszą rakietę na terenie gminy Pusk, konkretnie najbardziej uniwersalną tenisistkę, zarówno w tenisie stołowym, jak i w tenisie ziemnym. Przede wszystkim mistrzynią i w singlu, i w deblu, jeżeli chodzi o tenis stołowy, jak również w tenisie ziemnym. A jeżeli chodzi o tenis ziemny, to zajęła czwarte miejsce na zawodach w Toruniu, a w Juracie, które się tutaj odbywają cyklicznie, zajęła miejsce pierwsze i to zarówno w singlu, jak i w deblu. Alicja Szopa ze Strzelna. Proszę bardzo. Za rok 2014. Oczywiście teraz jest okazja do pamiątkowych zdjęć.
Tak, rozgrywki, zawody odbywają się przeważnie, sobota, niedziela, wtedy ludzie mają jakby więcej czasu, całe rodziny się mogą spotkać, także jeżeli odbywają się te imprezy w tygodniu, no to wiadomo, że to się odbywa w godzinach popołudniowych, kiedy ludzie mogą przyjść i uczestniczyć w tych imprezach. Ja jestem instruktorem od spraw kultury fizycznej i sportu w gminie Płock. Moje biuro znajduje się w stanicy wodnej w Swarzewie. Bywam tam, jestem po południu praktycznie codziennie, jeżeli się nie odbywają oczywiście imprezy sportowe, bo jeżeli są imprezy sportowe, to jestem na tych imprezach. Telefon kontaktowy czy jakiekolwiek wiadomości na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Płock, gdzie można znaleźć czy telefony, czy adresy mailowe do poszczególnych moich kolegów, którzy zajmują się też sportem, lub też do mnie. Także jeżeli są jakieś pytania, problemy czy jakieś sugestie, to jak najbardziej zapraszam czy telefonicznie, czy osobiście do Swarzewa, do stanicy wodnej.